Dzień dobry! Dzień dobry. To jest kolejny vlog nasz i... Nasz. I jak już zresztą po tytule pewnie wywnioskowaliście, dzisiaj będziemy gadać o naszych aspiracjach z dzieciństwa. Vlog? Aspiracjach, no. Hobby, takich rzeczy, co wiesz, lubiliśmy, co planowaliśmy. W sumie... Takie trochę różne są kategorie. Mhm. No. No i w sumie to jest, był taki dosyć spontaniczny pomysł, bo wczoraj żeśmy to wszystko sobie rozpisywali. Ano. No ale nic. To co, zaczynamy od ciebie? Nie, będziemy może tak na przemian lecieć, bo w sumie mam tyle samo wypisane. No dobra. To masz tutaj wypisane, że karate. Tak, karate. Czy no wiecie, to będą takie krótkie historyjki w sumie, bo ja po prostu na karate. Ja chodziłam na karate jakoś. No tam napisaliśmy chyba, że w wieku 8 lat, ja nie jestem pewna. 8-15 masz napisane. Tak. W wieku 8 lat, tylko fajnie, bo to dosłownie było, nie wiem, parę lekcji. Jeden nie wiem, czy nie dwie, nie? Coś takiego tak naprawdę. Bo ja chciałam na to chodzić, ale po prostu coś było chyba nie tak. Nie wiem, co było nie tak, ale coś było nie tak, wiecie. No to jakby nie zależało ode mnie, czy ja na to chodzę, czy nie. I tak samo w sumie w wieku 15 lat poszłam, to już była akurat wiadomo, grupa dla dorosłych. Mhm. Grupa dla dorosłych, no i niestety, no bardzo mi się podobało, byłam tam też znowu tylko dwa razy. No i szlak trafił, bo hajs. No, niestety. No. Tak. No nie są to zawsze jakieś zbyt tanie zabawy jednak, niestety. No nie, nie. No. Jeszcze może jakby, ale chwila, to było jakby takie w szkole to było, czy to było gdzieś poza? Nie, w szkole, poza szkołą, takie tam. Znaczy w sumie to było organizowane w szkole, ale to nie były jakby szkolne zajęcia, one po prostu, wiecie, na salach. Tak. No ja mam napisane kółko teatralne i jeśli oglądaliście Smocze opowieści, nie wiem jaki tam numer, bo nie pamiętam. Ale no miałem taki odcinek o kółku teatralnym. Powtórzę tylko to, że tam grałem jakieś gówniane role. Zaczęło się od drzewa w tym, w czerwonym kapturku. Potem grałem jakieś takie bardziej pozytywne postacie typu Herod w Jasełkach. No. Mówiłeś mi o tym właśnie. No i w sumie moja kariera aktorska to trudno to nazwać karierą aktorską, aczkolwiek to było tak gdzieś, ja wiem, od lat, nie 11, od 10 do 12 z małą przerwą, bo tam potem nauczycielka coś tam jakieś chorobowe wzięła czy coś. Potem ja tam na jakieś ćwiczenia musiałem chodzić korekcyjne, to też kolidowało mi z tym czasem. I potem dopiero w liceum miałem napisać scenariusz jakiegoś przedstawienia o powstaniu Witomina, czyli dzielnicy, w której się ta szkoła znajduje. No i to w sumie tyle. Nie byłem potem w żadnym kółku teatralnym. Gimnazjum właściwie nie oferowało niczego takiego, ale jak się oglądało te rzeczy, które oni tam, które tam na przykład na święta wystawiali, to była żenada. I dobrze, że w tym nie uczestniczyłem. A czemu? No bo to było takie jak... My byliśmy z gimnazjum, a to było robione jak dla jakichś dzieci z klasy drugiej podstawówki, nie? No tak, to jest problem. Tak. No i to w sumie tyle, no. No, znaczy ja jeszcze do karate w ogóle mogę wspomnieć, że jak byłam już starsza, to trochę czułam się jak taki żółw ninja. To, tak, karate, ninjutsu, tak, ale lubiłam żółwie ninja oglądać i to w pewien sposób, wiesz, mnie tak fiksowało. Sztuka walka. Sztuka walka. Jest, zagram dzisiaj, dobra, nieważne, już jest późna godzina, a ja się cały dzień jestem zmęczona. Okej. Masz tutaj napisane kółko muzyczne. A tak, bo ty napisałeś kółko teatralne, a ja napisałam, że w szkole, jak już chodziłam właśnie na kółko muzyczne, bo lubiłam śpiewać, ale niestety nigdy nie wystąpiłam solo, tylko jak już w jakichś chórkach, bo chyba nie umiałam na tyle dobrze śpiewać. I to ogólnie było, co tu jest napisane? Piąta, szósta klasa, no szósta klasa, no bo wtedy mieliśmy muzykę, ogólnie muzykę mieliśmy chyba
właśnie w 5. i 6. klasie, albo 4. i 6. coś takiego, że była chyba przez 2 lata i był bardzo fajny nauczyciel. Ja też chyba miałem przez 2 lata w gimnazjum, a w podstawówce nie pamiętam do końca, w ogóle, jak to wyglądało. W ogóle to pamiętam, bo ten nauczyciel naprawdę z muzyki był spoko i przez niego, ale to już w gimnazjum akurat, chociaż w gimnazjum już nie było, to nie były już takie fajne zajęcia jednak niestety. Dowiedziałam się jakby przez niego o Rammsteinie. A to wspominałem. Tak, bo nam Rammstein puścił. Pozytywny bardzo zespół. Nie do końca pamiętam jaką piosenkę, ale nieważne. Dobra, to bo mówiłaś na samym początku, że coś co lubiliśmy, to nie jest do końca prawda. Mam tutaj wpisane prawo jazdy. No to ja ogólnie, jakby ktoś nie wiedział, to nie mam prawa jazdy, ponieważ nie umiem jeździć autem i 4 razy do tego podchodziłem i nawet nie wyjechałem z parkingu, więc ja się po prostu nie nadaję. Z placu. Więc ja się po prostu nie nadaję do tego i zawsze mnie wkurzają osoby, które mówią: hej, po co ci się przyda, to jest łatwe i tak dalej. Wszyscy mówią jakby ze swojej subiektywnej perspektywy. Bo chcą, abyś tak, woził. Tak, a z tego co ja widzę, to tu polega tylko na tym, że wozisz dupę i innym osobom, tak? To widać na przykład po twojej kuzynce. Co się stało, jak zdała, nie? Dlatego ja, jak już bym zrobiła tak, żebym zdawała, ale na automatycznej skrzyni. Aha. Bo większość samochodów z mojej rodziny nie ma takiej skrzyni, ja nie mogę tego prowadzić. No. Ale nie, no ja też raczej bym ale wiecie, nie zdawała. No, mówienie, że każdy nadaje się do prawa jazdy, to jest dokładnie tak samo, jakbym powiedział, że każdy nadaje się do, i tutaj losowa rzecz, każdy nadaje się do prowadzenia czołgu. Ostatnio, tak jak ci powiedziałam, jak oglądaliśmy Agrę Tsuko, to mnie trochę zainspirowała. Mhm. Ale nie, ja nigdy nie próbowałam prawo jazdy. No, kiedy? To jest drogie przedsięwzięcie i bardzo depresyjne. A jeszcze jak masz gównianego instruktora, tak jak ja, no tak, to już w ogóle jest przegięcie. Wiecie, nie motywowało mnie nawet, znaczy w sumie to o tyle, że ja zrobiłem prawo jazdy, jak byłem na pierwszym roku. Czyli miałem jakoś tak około 20 lat i po prostu straciłem na tym cały swój hajs, który dostałem na 18. Nie miałem jakichś tam konkretnych planów, ale w sumie... Parę tysięcy, nie? 2-3 tysiące, no. A było jeszcze więcej ogólnie, bo mi tam rodzice coś dali, ale już nie chciałem. Ale powiedziałem sobie, że po 4. razie, jak nie zdałem, powiedziałem sobie, że robię sobie przerwę i tak to trwa do dziś. Ja tam nie znam się na tych cenach, chociaż jak na 4 razy te 2-3 tysiące, nie wiem, może można jeszcze więcej za to zapłacić. To zależy od danej szkoły, nie? Pewnie też. Tylko, że wiesz, szkoła to jedno, a jeszcze musisz do tego portu iść. Aha. Tam, gdzie zdajesz, do portu. Tam osobno im płacisz, to jest jakby w ogóle niezależne. Jedyne co oni chcą, to tylko potwierdzenie, że się odbyło te taktyki takie, nie? No, ale ogólnie my nie czujemy jakiejś takiej potrzeby, no chyba, że naprawdę jakbyśmy chcieli na wsi mieszkać, to coś, to będę się musiała poświęcić. No, na skuter sobie zrób. Ano. Okej, okay, ty masz napisane gra na keyboardzie. Ano tak, bo było, że byłam na kółku muzycznym i jeszcze od razu, aby pasowało, to gra na keyboardzie moim. Na keyboardzie. Znaczy w sumie to keyboardy się powinno chyba mówić, a ja jestem przyzwyczajona do keyboard. No ale dobra, nieważne. No ciotka mnie uczyła, to w sumie o mojej ciotce już słyszeliście w jednym filmiku. I już nawet tam też o tym wspominałam. No po prostu uczyła mnie gry za to, że ja chodziłam na jej nauki świadkowskie Jehowy. No i w sumie to... To było jakoś, jak miałam chyba 9 lat, 10 lat, nie jestem pewna, trochę mi się miesza ten okres mojego życia, ile ja tam miałam lat dokładnie, jak się uczyłam grać na keyboardzie. Ale teraz ostatnio sam wiesz, że znowu trochę do tego wróciłam. Tak, tak. No, wiecie, te jakby ja tam miałam ogarnięte w dzieciństwie takie dosyć podstawy, nie było nic skomplikowanego, czarne klawisze to tam może ze 2 tylko nacisnęłam. No. Więc teraz jakby jest mi łatwo z podstawami, ale trudniej ruszyć dalej. Nie? No. Aby coś więcej się nauczyć, to już jednak nie jest takie proste. W dzieciństwie byłoby chyba prościej się tego nauczyć, ale dobra. Mnie wystarczy, że 3 piosenek się nauczę. Panie Janie, pojedziemy na łów i ten, i Katiusza. Jak już to się nauczę, to już nie muszę niczego więcej umieć.
Czyli w sumie zostało mi tylko Katiusza do ogarnięcia. Nie wiem, ona pewnie, wiesz, ale ja i to zależy na jedną rękę. Aha, ale ja spróbowałem to na ten zagrać. Mieliśmy rozpisane nuty, tylko że ja miałem je rozpisane na ten, nie? Na... 1, 2, 3, 4, 5. No. Więc cóż. No ale nic. To teraz ja. No, bo ja nie wiem, co mam o tym powiedzieć. Mam tutaj napisane pisanie. I to jest coś takiego, że ja zawsze chciałem wydać swoją książkę od gimnazjum, no ale w sumie co gimnazjalista może napisać. Brałem tam udział w jakichś 2 konkursach, ale to w sumie to były dziwne konkursy, bo niby dostawało się dyplom, ale jednocześnie za uczestnictwo trzeba było zapłacić. To było właśnie takie No i potem ta sztuka na tego, nie? Na to przedstawienie. No i ogólnie rzecz biorąc, no powtórzę to jeszcze raz, mimo że też mówiłem to już parę razy, no wysłałem swoją propozycję, nawet 2 razy wysłałem tę propozycję do pewnego wydawnictwa. Raz tam prawie, tam chyba 4 czy 5 punktów dostałem, a raz, no a teraz po poprawkach takich licznych i w sumie trochę okrojeniu tekstu dostałem 7 punktów, więc liczę na współpracę, ale nie mogę jeszcze powiedzieć nic na ten temat, bo nic tak naprawdę nie wiem, póki co. No niestety, mają jakieś bardzo duże opóźnienia. Tak, plus jeszcze ta nasza cudowna panika wywołana wiadomo czym. No to też teraz. Tak. No, znaczy wiadomo, że w wydawnictwie książek to nie jest jakiś problem, bo macie e-booki, audiobooki i tak dalej. I książki zawsze można wysyłać, nie? No, tyle, że... Kot nam przeszkadza. Tyle, że... No ja jednak bym musiał się z DVD-ach skontaktować, musiałbym pojechać do Bydgoszczy, no i to tak to wygląda. Mhm. Jeśli nie będę miał żadnego odzewu do czerwca i sytuacja się uspokoi, to zadzwonię. To będzie interwencja. Zdobyłem numer, trochę nielegalnie, ale zdobyliśmy go. No. Także, no ale nie, no jestem dobrej myśli, raczej będzie okej, bo w sumie dlaczego by nie? Mhm. Tam praktycznie wszyscy autorzy, którzy mieli tyle punktów co ja, to wydali, tak? Mówię o tych przeszłych, nie? Tam z rok temu czy 2 lata temu. No oni ogólnie mają jakieś obsługi, ale dobra, to już. No, to jest tak swoją drogą. Okej, ty masz napisane zajęcia taneczne. A, ojej, kolejna rzecz związana z muzyką. Da nie, no na te taneczne zajęcia chodziłam akurat do Domu Kultury w moim ukochanym Weju. I to było chyba jak jeszcze młodsza byłam, niż się właśnie zaczęły te jakieś tam kółka muzyczne i w ogóle. To już, o panie. Tamto ja miałam, nie wiem, 6-7 lat na pewno, nie więcej. Mhm. No i co? I trochę gówno z tego pamiętam. Pamiętam, że raz dostałyśmy takie żółte spódniczki takie i tańczyłyśmy przed rodzicami. A i ogólnie to, jak to nazwać, jaki to był dokładnie taniec? No tańczyłyśmy w pojedynkę, ale to nie był do końca balet. Nie. Takie baleto nowoczesne. Taka kupa chodziły dla dzieci, no. No. I co? Nie wiem, co ja mam opisywać. No, ja mam tutaj... Aha, to wszystko? Właśnie nie wiem, czy coś ci mówiłam o tym, no bo w sumie... Nie, no wiecie, nic nie mówiłaś. Ja nie pamiętam z tego jakoś bardzo dużo. Chodziłam dłuższy czas. Nie bardzo długo, ale tam powiedzmy parę miesięcy, no. Ja mam napisany język niemiecki, ponieważ w podstawówce i gimnazjum ten język nie był obowiązkowym przedmiotem szkolnym. Dopiero w liceum, on się stał obowiązkowy. No i w podstawówce uczyła nas niemieckiego siostra zakonna,
tam wszyscy mieli pały i w ogóle. Tylko, że to były, wiesz, to były takie zajęcia nieoficjalne. Ale co, ona już taka ostra była? Nie, po prostu my byliśmy debilami. Okej. No ale, znaczy wiesz, no też, może nie tyle, że byliśmy debilami, ale to były takie zajęcia dodatkowe, to nikt tego na poważnie nie brał. Więc, no, jak coś było do nauczenia się, to myśmy się tego w ogóle nie uczyli. Potem w gimnazjum też się zapisałem na niemiecki, ale byłem na jednych zajęciach i mnie to jakoś przeraziło. Nie wiem, niemiecki mnie przeraził. Potem już było normalnie, ale no pamiętam właśnie, że jakąś taką niechęć miałem, bo twierdziłem, że skoro mam angielski, to po co mi inny język? A, i ty masz w sumie język angielski napisany. No o tym to ja prawie w ogóle nic nie powiem, po prostu chyba byłam na jednych czy dwóch zajęciach, bo to były takie szkolne zajęcia. Nawet nie pamiętam, czy właśnie były darmowe, czy nie. A twoje były darmowe, skoro były organizowane w szkole? Tak. Z niemieckiego? Aha, a ja właśnie nie jestem pewna. Bardzo możliwe, że mój angielski wcale nie był darmowy. No. I był z jakimś facetem. Wiesz, to były... Byłam w podstawówce. Wiesz, ten niemiecki u mnie to były takie kółka zainteresowań bardziej, coś takiego. A, no, nie, no u nas po lekcjach tych głównych. No. Znaczy, no uczyć, no koło zainteresowań, no mieliśmy się uczyć, nie wiem jak to nazwać. No ja nie wiem dlaczego, ale zawsze się od dziecka strasznie bałam tego. Ale to może też jakby angielskiego szczególnie, ale może to wynika z faktu, że nie wiem, chyba rodzice mnie trochę bym straszyli. Pamiętam jeszcze taki tekst, jak do mnie powiedzieli i to było chyba jakoś właśnie w trzeciej klasie podstawówce. Moi rodzice zaczęli mówić, Jezus Maria, za 6 lat będzie ten egzamin gimnazjalny i ty się musisz do tego czasu angielskiego nauczyć. Jezu. No to nie było zachęcające i dlatego mam jakiś taki, nie, angielski jest trudny, nie umiem, no. No ja mam napisane nagrywanie na YouTubie, bo jakby ktoś nie wiedział, to nagrywam na YouTubie. Już od 10 lat. W ogóle, kurde, znaczy nie, ja mówiłem gdzieś, jak coś tam zaczęło, że byli jacyś tacy pierwsi youtuberzy tego typu. Tacy jak CDDZio, czy Firstia, czy Virgiliusz. No wiadomo, że oni nie mieli jakoś super dużo widzów, ale jak na tamte czasy to było dużo. I nadal więcej niż ja. Ale żałuję jednej rzeczy, żałuję, że nie ostał się na moim kanale taki najpierwszy film, który nakręciłem. Super Mario Land na Game Boya. Wstydziłeś się go zostawiać? Znaczy nie, tam usunął się przez przypadek. O. I po prostu... Ale usunęłeś jakieś stare filmy więcej chyba, nie? Starych filmów. Znaczy, jak robiłem nowe let's playe z tego, nowe wersje. A nie, bo po prostu miałeś inny kanał wcześniej. Tak, ale to nie był jakiś taki kanał typowo YouTube'owy. Aha, dobra. Konto. Tak, tam jak chciałem to coś wstawiałem, jak nie to nie. I to w sumie były takie gameplaye, wiesz, bez głosu i bez niczego. Aha, okej. Okay. Jeden poziom trwał 3 minuty i to był cały film. Dobrze. No. Nie będę się za bardzo wypowiadać na ten temat, no bo... Ej. Okej, okay. Ty masz napisane blogi łamane przez YouTube. I co ja mam o tym powiedzieć? Ja miałam blogi, miałam kanał na YouTube, znaczy teraz też mam, wiadomo, jakieś tam główne takie wstawiam, takie całkowicie bez sensu, nie? Wiadomo, jakie są moje filmiki, albo pewnie nie wiadomo, bo nikt tego nie ogląda na szczęście. Polecam. Tak. Ale kiedyś miałam trochę bardziej na poważnie kanał, że wstawiłam powiedzmy filmiki regularnie i były to ze wspomnianej we wcześniejszym naszym odcinku tych pogadanych iPhone'ie. Mhm. Znaczy, robiłam filmiki, przerówki z iPhone'em, nie? Fajnie. I było to niestety trochę po modzie na to, dlatego nie uzyskały one aż tak dużej popularności, jaką mogły uzyskać, bo jednak te osoby, które zobaczyły je, powiedziały, że to są strasznie fajne i w ogóle super, bo tam dodawałam dużo innych jakichś tam efektów, nie, że tylko ta iPhone'a gadała, ale wiesz, jakieś tam schizowe rzeczy dodawałam. Jeszcze jakieś filmiki wklejałam, coś tam, jakieś... Nie wiem, że jedna postać, bo ja robiłam te przeróbki z kreskówek. Aha. Nie wiem, że na przykład, kurde, Ed gada z kimś, kurde, z kim?
kogo by polec? Z Michałem Wiśniewskim, który jest gdzieś tam nagrany, jakiś inny film. Tak, dobra, nie wiem, ale po prostu naprawdę nad tym montażem traciłam strasznie dużo czasu. Spędzałam strasznie dużo czasu nad tym. Jeszcze fotografia, nie? Te blog. Znaczy nie tylko, jeśli chodzi o blogi, to w sumie... no mam nadal blog, gdzie dawałam moje zdjęcia. No nadal mogę coś tam dawać, ale strasznie dawno nie robiłam żadnego nowego posta. Ale nie tylko, ogólnie miałam jakieś tam blogi. Takie jakieś lipe style. No, coś tam. Lifestyle. No. No. Styl naturę. Tak, tak. Okej. Okay. Ale nigdy nie uzyskało popularności blogi już w ogóle. A. Nie. Znaczy tam miałaś jakieś oceny, nie? Nie, tam. Dobra, ja mam napisane robienie gier w Game Makerze. No był taki czas, że się jarałem Game Makerem. Ja to mam napisane? Aha, fotografia. Fotografia. Był taki czas, że się jarałem robieniem gier w Game Makerze, ale jakoś nie chciało mi się uczyć kodowania, więc używałem tych cegiełek i tam można było w taki sposób robić bardzo mocno podstawowe gry. Typu poruszaj się kulką, żeby kwadraty nie dotknęły. I takie gry właśnie robiłem. No i... To brzmi trochę jak jakiś program do nauki programowania. Znaczy, to jest ogólnie, znaczy on jest ogólnie do robienia gier, nie? I tam ma ten swój własny język, tak? On nie bazuje na żadnym innym. To znaczy jest tam do czegoś podobny, ale ogólnie ten język ma osobną nazwę. Aha, tam okay. Język Game Makera. A, i okay. Nie wiem, może bym do tego powrócił. Zawsze chciałem zrobić jakąś grę, ale to nie jest... Znaczy, kiedyś jak byłem dzieckiem, to wydawało mi się, że jak, żeby zrobić gry, to wystarczy dobrze grać w gry. No, i jakby tutaj kończy się ta główna, najdłuższa część, a teraz mamy jeszcze drugą, taką krótszą, gdzie mamy zaznaczone, kim chcieliśmy zostać w dzieciństwie i w ogóle. Tak, takie jakby ogólne, że tutaj co robiliśmy, sobie jakieś takie pojedyncze, aha. A tutaj kim... Znaczy, nie wiem, czy to ma w sumie jakiś związek z tym, co robiliśmy wcześniej. Nie, to nie ma jakiegoś raczej związku, ale dodamy taki wątek. Mhm. Kim chcieliśmy być w dzieciństwie? Tak. To ty pierwsza? Nie wiem, czuję cringe, jak na to patrzę. No, ja tak. Nie, ja nawet nie umiem do końca powiedzieć dlaczego, ale zawsze jakoś jak byłam takim dzieciaczkiem, to chciałam być archeologiem. Po prostu, bo tak. Archeolog, a jeszcze astronom. A... No wiadomo, są to takie bardzo przyrodnicze rzeczy, bo ja ogólnie bardzo w dzieciństwie lubiłam książki przyrodnicze. I właśnie o przyrodzie, o kosmosie. Jeśli chodzi o tą archeologię, to w sumie historycznych aż tak strasznie nie lubiłam właśnie, więc nawet nie wiem do końca skąd mi się ten archeolog wziął. Może przez dinozaury. A może przez... Bo to lubiłam. A może przez Egipt, bo mówiłaś, że też lubiłaś starożytną tam cywilizację Egiptu, jeśli chodzi o historię. Tak, ale to bardziej mówiłam ci odnośnie lekcji z historii w szkole, bo jeżeli właśnie chodzi o historię w szkole, to niestety nigdy nie lubiłam za bardzo tych zajęć. A jak już, to właśnie lubiłam okres, znaczy tematy o Egipcie właśnie, bardziej niż na przykład Grecji, o Grecji i o Rzymie. No, o Egipcie jakieś takie ciekawe. I oczywiście nauczymy się też pisma hieroglificznego, tak jak ci mówiłam, to nie? Tak, to się przydaje w życiu. No. Chciałbym, żeby paragony w takim języku wystawiali. A już później, bo tak jak mówię, to jest takie całkowite dzieciństwo, że ja tam znowu miałam 8 lat czy coś takiego. A później już jak miałam jakieś... 15, 16, 17, 18, 19, 20 lat, to chciałam zostać fizykiem, bo bardzo lubiłam fizykę w mojej szkole. Ogólnie byłam w technikum informatycznym, miałam fizykę rozszerzoną, miałam bardzo fajnego nauczyciela. No. Nie no, w sumie gdzieś to się łączy, nie? Ten fizyka, kiedyś chciałam być tam astronomem, no. Kosmonautą XD. No, ale nie udało mi się, jestem bezrobotną. Po koniec pozdrawiam. Nie, przestań, no. nie jesteś bezrobotną. Ten, no ja mam trochę duże rozgraniczenie, bo z jednej strony chciałem być nauczycielem języka polskiego, to ja nie wiem, to ja bym chyba musiał jeden chleb na cały miesiąc sobie kupować, chyba że to była prywatna szkoła, tak jak wczoraj mówiłaś. No ale nie, przeszło mi to.
Przeszło mi to, studia mi zbrzydły. Ale szkoda, bo w sumie chyba bardziej byś się cieszył, jakbyś jednak poszedł na polonistykę, nie? Czy na coś takiego. Tak. No poszedł. To co poszedłeś. No, to była trochę moja wina, bo miałem złożone na dwa kierunki. Właśnie na filologię i na kulturę. I jak... No i wiesz, na samym początku zawsze widzisz, które miejsce zajmujesz. Mhm. I tam na 100 osób chyba ja zajmowałem 120 któreś. Byłeś tam gdzieś w drugim jakby... Tak, tylko że... nie zdecydowanie. Tylko że no, teraz to wiem, wtedy nie wiedziałem, że te listy są dynamiczne i nawet jak się jest na 150 tam miejscu, to ich istnieje jeszcze duża szansa, że się dostaniesz na te studia, tak? Bo po prostu wiele osób rezygnuje, tak? Bo są to na przykład studia ich drugiego czy trzeciego wyboru. No ale nic, no wyszło jak wyszło. Na studia na pewno bym nie wrócił. No, pisarz to wiadomo, to zawsze chciałem być. Tak, bo polska język nie być dla mnie trudna i informatyk, tak jak wam mówiłem, tylko że to bycie informatykiem... To jest takie stare chyba, tak, nie jest tylko dzieciństwo. Że to w sumie wymagało dobrej umiejętności matematycznej, jakiejkolwiek, a ja takiej nie mam. Znaczy, miałem, a potem było trochę gorzej, może to przez nauczycieli. I głównie mówiąc informatyk, miałem na myśli tworzenie gier. Ale wtedy to się wydawało takie... No, nie było jeszcze jakichś Wiedźminów i tym podobnych produkcji, które by jakoś, powiedzmy, wskazywały, że Polska robi dobre gry, czy coś takiego, nie? No. Modi Nanan. Kangurek Kao. No i to tyle. No w sumie to prawda. Tyle, no nic więcej tutaj nie mam do dodania ze swojej strony, chyba że ty coś masz. A nie, dobra, mam coś do dodania. Nie wpisaliśmy pływania. Znaczy, no ale pływanie to w sumie takie nasze obecne bardziej. No niby tak, ale ty już wcześniej się nauczyłaś pływać. Aj no tak, ale czy to było jakieś moje wielkie zainteresowanie? Znaczy ja w ogóle miałam basen w szkole, nie? Też jako WF miałam basen w szkole, co no, ja nie było. To nie było fajne, to nie jest fajne, basen w szkole, nie, głupie dzieci się śmieją, a haha, oni są na pół nago, a pływanie, nie, beznadziejne. Ale ogólnie pływanie jest fajne, lubimy i cię nauczyłam pływać. No, ale tylko pies, nie, tylko pieskiem. Może ja też głównie pieskiem pływam. Jo, tam, tylko że... Ale jest zdrowy, to jest zdrowy styl pływania jakby co. Nie, bo jest koronawirus i trzeba siedzieć w domu i tracić odporność. Nie można wyjść do sklepu ani nigdzie. A, jeśli jeszcze chodzi, jeżeli coś masz tam... Znaczy nie, dobra, miałeś to do dodania. Ja jeszcze ewentualnie mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o to, że chciałam być fizykiem, to... Znaczy, starałam się jakby moją wiedzę z matmy i fizyki pogłębiać, albo wiecie, szlifować w ten sposób, że udzielam korepetycji. I z fizyki i z matmy. Mm-hmm. No. Mm-hmm. No. Udzielałam, ale już nie. I niektóre dzieci były naprawdę głupie. Nie pod tym względem, że były niepojęte, tylko po prostu ich zachowanie. No tak, no niestety tak się zdarza, dlatego praca nauczyciela. No. I dostajesz 900 zł. No. No dobra, jest już prawie pół godziny, jej. Więc kończymy na tym. No i cóż, jak będziemy mieć jakiś pomysł na innego vloga, to go nagramy. Tak, trzeba szybko wymyślić, bo teraz w sumie nie mamy. No, także na razie, piszcie komentarze i tak dalej. Pa.